Inicjatywa Pasa i Szlaku, strategiczny projekt realizowany przez Chińską Republikę Ludową, jest zwykle postrzegany przez pryzmat rywalizacji między Waszyngtonem i Pekinem. Motywy i założenia stojące za tą wizją, ogłoszoną w 2013 roku przez przywódcę Chin Xi Jinpinga, są znacznie bardziej złożone. Jak przez ostatnie 10 lat ewoluowała chińska inicjatywa Pasa i Szlaku? Czym jest ta chińska strategia i jakie przyniosła rezultaty? Jak była i jest odbierana w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej? Czy skutki pandemii COVID-19 i wojna rosyjsko-ukraińska mogą pogrążyć tę chińską inicjatywę? Zapraszamy na debatę Układu Sił. Dzień dobry, witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na debatę Układu Sił. Dekada jedwabnego szlaku. W tym roku mija 10 lat, odkąd przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w Kazachstanie ogłosił inicjatywę Pasa i Szlaku. Inicjatywę, która od tamtego czasu wzbudza wiele kontrowersji, jest też przedmiotem wielu debat różnych ekspertów, którzy zastanawiają się przede wszystkim nad strategicznymi celami tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, które jest uznawane, no, może nawet nie tyle za koncepcję i strategię, co za pewien szyld, pod którym Chińska Republika Ludowa stara się zmieścić wiele różnych projektów. No i właśnie o tym, czym jest tak naprawdę inicjatywa Pasa i Szlaku, jakie jest jej miejsce w chińskiej polityce zagranicznej, koncepcji Chin, jeśli chodzi o ich miejsce w obecnym świecie. Porozmawiam dzisiaj z panem profesorem Dominikiem Mierzejewskim, kierownikiem Ośrodka Studiów Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także z doktorem Jakubem Jakubowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia i także kierownika zespołu chińskiego w OSW. Cześć, witaj. Dzień dobry, cześć. No właśnie, zacznijmy może od próby scharakteryzowania tego, czym jest nowy jedwabny szlak, czym miał być i jak też ta koncepcja ewoluowała na przestrzeni tej dekady. 10 lat to jest chyba dobry okres, taka klamra, która pozwala już na ocenę pierwszych efektów jakiegoś programu strategicznego, a niewątpliwie nowy jedwabny szlak takim programem strategicznym Chińskiej Republiki Ludowej jest. Jak zatem panowie by scharakteryzowali to właśnie, czym jest nowy jedwabny szlak, pan profesor Mierzejewski? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozwólcie państwo, że podzielę się taką refleksją. Ja patrzę na to, co widzimy na zewnątrz Chin od wewnątrz Chin. I zanim przejdziemy do tej dyskusji na temat strategii, ja bym odwołał się do tego wystąpienia Xi Jinpinga we wrześniu 2013 roku w Astanie. I tam pewien niuans historyczny z mojej perspektywy był istotny. On nawiązywał do cesarza Hanwudi, do takiego okresu w historii Chin, który cechował się silną ekspansją terytorialną i jednocześnie przy dużej centralizacji władzy. I jak patrzyłem na to wystąpienie właśnie 10 lat temu, we wrześniu, i starałem się zrozumieć, o co tak naprawdę na początku chodzi, w moim przekonaniu to był sygnał do wewnątrz, że idzie czas centralizacji władzy. Bo myślę, że w politycznym układzie chińskim każdy, kto przeczytał to wystąpienie, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na tych niższych szczeblach administracji partyjno-państwowej, doskonale zdawał sobie sprawę, co kryje się za tym historycznym nawiązaniem. Poprzednia ekipa zupełnie nawiązywała do innych dynastii. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy spojrzeli na początku oczywiście, bo mówimy tutaj w odniesieniu do dwóch pasów tak naprawdę, czy jednej pasa, jednej drogi, bo na początku to była Astana, to chodziło bardziej o rozwinięcie Chin zachodnich i za chwilę była Dżakarta w październiku, gdzie
uspokojono wewnętrznych graczy, że będzie też coś dla nich. Bo na początku, tak jak mówię, Xi jeszcze konsolidował władzę i musiał pogodzić różne grupy interesów wewnątrz Chin. I z mojej perspektywy ten pas morski służył pokazaniu, że interesy prowincji wschodnich też będą reprezentowane, a pas ten gospodarczy do Europy przez Azję Środkową będzie istotnym elementem wspierania rozwoju i wyrównywania szans Chin zachodnich. Także to tytułem takiego wstępu, to jest ten początek, przynajmniej dla mnie, jak trochę rozmawiałem na ten temat z prowincjami chińskimi, oczywiście w cudzysłowie z prowincjami, czyli głównie z wydziałami zagranicznymi prowincji i miast biorących udział w tym projekcie, to trochę z tego dołu tak to wygląda. Wspomniał pan profesor właśnie o ekonomicznym pasie jedwabnym szlaku, czyli tej lądowej nitce tego projektu, no i oczywiście tej drugiej odnodze, czyli morskim jedwabnym szlaku XXI wieku, czyli mówimy tutaj nie tylko o tym, że Chiny w tym obszarze infrastrukturalnym budowy nowego connectivity w Eurazji próbowały budować te nowe połączenia z Europą, ale nie tylko, bo przecież również z południem Azji, a jak się później okazało również także z innymi częściami świata poprzez właśnie rozbudowę szlaków lądowych, ale ten aspekt morski, no, który wciąż jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o handel międzynarodowy, przecież chyba prawie 90% handlu międzynarodowego odbywa się morzem, również został bardzo szybko włączony do tej koncepcji. No właśnie, ale nie tylko infrastruktura, nie tylko nowe connectivity, ale także inne obszary są istotne z punktu widzenia rozwoju i ewolucji tej inicjatywy tego projektu. Jakub Jakubowski. Dziękuję również za zaproszenie. Bardzo mi miło. Dobry moment, żeby porozmawiać o inicjatywie, która ma wrażenie, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, ale troszkę przygasła. Ta gwiazda trochę zbladła z różnych powodów. Mam nadzieję, że to jakoś rozpakujemy, tę tezę. Natomiast co do samej koncepcji, wspominałeś, Marku, o kwestiach strategii. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wskaźnik, w jaki sposób Chińczycy międzynarodowo działają. I trochę podając na tym, co mówił pan profesor, moim zdaniem czytanie pasa i szlaku, jako my mówimy o tym strategii, o projekcie, te nasze koncepcje czy te słowa nie do końca się i mają tego, co się w Chinach to się wydarza. To znaczy, kiedy zachodnie państwa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone przedstawiają jakąś międzynarodową koncepcję, no to najczęściej mają jakiś w miarę sprecyzowane cele, często mają jakąś mapę drogową, tak? Mówimy o mapach drogowych, które do kogoś masz doprowadzić, mają jakieś kamienie milowe, które chcemy osiągnąć, jakieś metryki, które chcemy osiągnąć. No, gdzieś tam taki wstępny zarys gdzieś istnieje i on jest skonkretyzowany. Natomiast moim zdaniem pas i szlak pokazał, jako pierwsza tej skali zagraniczna inicjatywa chińska, pokazał, że tam to działa zupełnie inaczej. Moim zdaniem głównie przez to, że jest to tak bardzo wciąż zdecentralizowane państwo, tak ogromna struktura, tutaj się odwołam raz jeszcze do tego, co powiedział pan profesor. Tak naprawdę pas i szlak to była wielka kampania polityczna, taka jak w partii komunistycznej w Chinach. Widzieliśmy je wielokrotnie w innych obszarach, czyli taka i sygnał opuszczony z samej góry do całego tego ogromnego aparatu biurokratycznego, firm, lokalnych władz, po to, żeby dać im sygnał na początku, moim zdaniem, fastanie w 13 roku, bardzo mglisty, bardzo niesprecyzowany. Wychodźcie na zewnątrz, łączcie z Chinami różne części wówczas Azji Centralnej, a to szybko metodą kuli śniegowej zaczęło zbierać coraz więcej, bo i z jednej strony był odzew chińskich dołów, tak to nazwijmy, partyjnych, prowincjonalnych, bardzo dużo, ogromne. Tam apetyt na to, żeby inwestować za granicą, pożyczać pieniądze, rozwijać się, konkurując ze sobą wewnątrz, był bardzo duży. Z drugiej strony no, recepcja tego na Zachodzie była, czy nie tylko na Zachodzie, na globalnym południu, ale i w Europie, wszędzie, była ogromna, znaczy to eksplodowało. Nie wiem, czy Xi Jinping miał tego świadomość, wygłaszając to, że świat to 2013 rok, jesteśmy świeżo po kryzysie finansowym, świeżo po kryzysie strefy euro, Zachód się trzęsie w posadach, w tym czasie chińska gospodarka niesamowicie rozpędzona,
to wszystko, taki moment historyczny chciałbym uchwycić, w którym Xi Jinping wychodzi i Chiny wreszcie mają jakiś pomysł na świat. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, o co chodziło, co ci Chińczycy chcą zrobić, co to znaczy ten pas, co to znaczy ten szlak, kto jest na tym szlaku. To wywołało tak duże zainteresowanie międzynarodowe, więc sądzę, że to jeszcze bardziej rozpędziło tę machinę. Ale to, co chciałem powiedzieć, może tu postawię kropkę w tej rundzie. Na samym początku nie sądzę, żeby to w ogóle było pomyślane w ten sposób. No to, gdzie jesteśmy po 10 latach, jest zupełnie gdzie indziej niż pierwotnie te słowa w Astanie czy potem w Jakarcie padały. Przede wszystkim to był wielki taki wielki sygnał mobilizacyjny na wewnątrz, o pewnym określonym kierunku geograficznym, gospodarczym, wszelkim innym, i wielki sygnał za zewnątrz dopiero potem. I to moim zdaniem również jest znaczące dla tego, jak Chińczycy działają. Dopiero potem, kiedy te doły partyjne, kiedy różne państwa zaczęły proponować różne rzeczy, to się zaczęło krystalizować, to wówczas same szczyty partii zaczęły wybierać, co jest prawdziwym pasem i szlakiem, co trzeba premiować, a co może trzeba odrzucić na bok. Bardzo inny sposób myślenia o inicjatywach międzynarodowych niż ten, który mamy na Zachodzie. Jeśli mogę dodać, przepraszam, bo ten wątek myślę, że warto kontynuować, bo potem Chińczycy robią to samo z Europą Środkowo-Wschodnią, puszczają guidelines. I tak naprawdę w całym tym biznesie Belt and Road i wewnętrznym, i zewnętrznym, to o czym mówił Jakub przed chwilą, chodzi o to, żeby zmobilizować opinię wewnętrzną i międzynarodową, opinię wewnętrzną w kierunku popierania polityki Xi, a opinię międzynarodową w kierunku popierania Chin. I testować i jeszcze raz testować. I patrzeć to, o czym była mowa, ale utrzymując jednocześnie w tym czasie dominującą pozycję Chin w strukturach międzynarodowych i Pekinu wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej. I myślę, że warto, żebyśmy mieli świadomość tego, że wewnętrzna dynamika i zewnętrzna dynamika, one grają na tych samych, nutach. Tu mobilizujemy i tu mobilizujemy i tu zaciągamy zasoby, które są nam potrzebne i tu zasoby, które nam są potrzebne, więc myślę, że to warte jest, żeby uzmysłowić rozumienie, jakbyśmy tego, my chcemy to definiować, Azjaci moim zdaniem nie mają takich potrzeb, po prostu jest to rzucony w przestrzeń międzynarodową i wewnętrzną slogan nawet powiedzielibyśmy, a potem wszyscy muszą się do tego dostosować, ale na koniec dnia Pekin utrzymuje swoją dominującą pozycję. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale czy nie widać w tym zachowaniu Chin, biorąc pod uwagę ogłoszenie koncepcji pasa i szlaku w 2013 roku, czy tu nie widać pewnej jednak konsekwencji ze strony kolejnych chińskich przywódców? Bo tak, najpierw mieliśmy otwarcie na świat, właściwie jego początki od czasu Deng Xiaopinga. Potem takim kolejnym istotnym wydarzeniem było dołączenie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku. No i potem mamy 2013 rok, czyli kolejna inicjatywa bardzo duża, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy, czyli inicjatywa pasa i szlaku. Czyli mamy kolejne etapy otwierania się Chin. Z jednej strony najpierw na te inwestycje z zewnątrz, a potem właśnie próba wyjścia Chin do świata. No i zaproponowania projektów infrastrukturalnych i nie tylko, właśnie tej budowy nowego connectivity, o którym się tyle mówi, o którym też wiele pisze chociażby na przykład Parag Khanna, przede wszystkim właśnie w kontekście Azji. I tu chciałem panów zapytać, jak oceniają panowie właśnie BRI, czyli pas i szlak, te koncepcje z punktu widzenia chińskiego odnalezienia się w tej fazie globalizacji, czy właściwie w tej fazie, która teraz mija na naszych oczach, a którą skończył chyba COVID ostatecznie. Czy pas i szlak może być postrzegany właśnie jako próba przeobrażenia tej globalizacji, która na początku miała mieć amerykańską twarz, czy twarz zachodnią, na modłę chińską, czyli żeby miała ona bardziej chińską charakterystykę? Czy zgadzają się panowie z taką wizją, z taką koncepcją, tak postawioną hipotezą? Jakub Jakubowski. Ja mam trudność z przedstawieniem tej sprawy jako raz jeszcze jakiegoś masterplanu, które chińskie przywództwo miało na świat. Moim zdaniem to jest zupełnie inna, nie wiem, można to nazwać kulturą strategiczną, ale wynika to przede wszystkim z tego, jak ogromną strukturą jest chińska biurokracja, jak bardzo zdecentralizowane są procesy. To jest
próba zapanowania nad rzeczami, które się już dzieją, to co słusznie powiedziałeś, że było otwarcie na świat, że było to co rzuci ta inicjatywa wypychania państwowych i niepaństwowych spółek na zewnątrz. Pożyczanie coraz szersze pieniędzy za granicą po to, żeby stworzyć bazę surowcową. To były rzeczy, które do tego 13-14 roku już zaczynały się dziać, te procesy się zaczynały dziać. Został pewien impuls puszczony, żeby było go jeszcze więcej, tak, żeby jeszcze bardziej się łączyć ze światem. Tak powiedzmy, że myślę, że to jest taka myśl przewodnia, czy budowanie tych powiązań, które Chińczycy najpierw w Azji Centralnej, potem w całej Azji, Eurazji, a potem to poszło globalnie zupełnie. Ten koncept też ewoluował. Pytanie o to, czy to... Moim zdaniem to nie jest tak, że ktoś miał inną wizję globalizacji, którą mądre głowy w Zhongnanhai w piwnicach wymyśliły i zaczęły wdrażać. To jest taki bardzo oddolny, naturalny proces, kiedy ta ogromna, rozpędzona chińska gospodarka i partia o rosnących ambicjach politycznych na świecie postanowiła raz jeszcze skierować na zewnątrz swoje zasoby i w jakiś sposób, moim zdaniem, emulować, powtarzać pewne myślenie znów z wewnątrz. To ja się oprę tylko na... Wydaje mi się, że to u profesora Mierzejewskiego to wyczytałem, ale kwestia, idea pasa ekonomicznego to jest rzecz, która również powstała wewnątrz Chin. To był pomysł na to, żeby bardziej rozwinięte wschodnie nadmorskie prowincje łączyć z tymi mniej rozwiniętymi poprzez bardzo wielopoziomowe powiązania polityczne, kulturalne, finansowe, regulacyjne i każde inne. I tą samą logikę Chińczycy zastosowali na zewnątrz, bo po prostu w ten sposób działali, bo po prostu to jest po prostu przedłużenie tego, jak Chiny działają wewnątrz. Powrócę do tezy, która padła już dużo wcześniej. I stawiając kropkę, to jest pewien inny obraz globalizacji. On jest na chińską modłę. On stworzy różnego rodzaju połączenia i geograficznie rzecz biorąc, jak korytarze transportowe, i finansowo rzecz biorąc, walutowo, kulturowo, politycznie. Tworzy obraz, w którym Chiny są w środku, obraz, w którym Pekin zarządza różnymi relacjami ze światem, one są coraz mocniejsze, ale to się jakby trochę dzieje mimochodem. Mam wrażenie, ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że ktoś pomyślał, zrzućmy wyzwanie Stanom, zróbmy teraz zupełnie inny system gospodarczy, tylko po prostu to tak idzie samo, przez to, że Chiny tak rosną i tak się łączą ze światem. Jakby dodając, jeśli mogę wejść w słowo w tej chwili, ja bym zwrócił uwagę na taki niewielki kontekst. To jest nowy lider, który potrzebuje nowego otwarcia. Ten lider, pamiętajmy, on zderzył się z Japonią we wrześniu 2012 roku. Mamy nacjonalizację wysp i tam potrzebny jest konkret, a chiński lider musi obracać się w przestrzeni niedopowiedzianej, ponieważ on wtedy tylko jest w stanie utrzymać swoją władzę, bo tak musi wziąć odpowiedzialność. I to, o czym mówił Jakub, to się nie zmienia. Deng z reformami, o których pan mówił, otwarcie, potem Jiang Zemin z otwarciem Zachodu, Chin Wielkim i tak dalej, oni rzucają pewne ogólne stwierdzenia po to, żeby nie wziąć odpowiedzialności, a jednocześnie kontrolować to, co się dzieje w państwie, a przez to, i absolutnie się zgadzam, transformujemy to myślenie, tą logikę wewnętrzną na zewnątrz i myśmy tu w zespole taki artykuł popełnili na temat wertykalnego multilateralizmu, że jest to transplantacja zachowań wewnętrznych na zewnątrz i potem Chiny też rzucają jakieś hasło globalnie i sprawdzają. Ale już wrócę do tego, co mówiłem. Chodzi o to, żeby utrzymać kontrolę, bo niekoniecznie Chiny muszą zmieniać pewne elementy globalizacji, którą zastały, ale warto o tym powiedzieć, że chcą je kontrolować, a niekoniecznie robić coś na swój obraz i podobieństwo, bo to nie zawsze może wychodzić. I teraz jak prowadzimy badania w globalnym południu, Kenia, Afryka Południowa, Chile, Brazylia, to myślę, że Chiny wiedzą, gdzie jest ta czerwona linia. Oczywiście czasami przeholują, czasami gdzieś wjadą za bardzo i wtedy jest backlash, co jest oczywiste, ale myślę, że to jest też istotne, żeby na to spojrzeć, że to ma być na tyle ogólne, żeby pozwoliło kontrolować te procesy. Ja jeszcze jedno słowo, albo dwa. A propos wątku amerykańskiego, bo oczywiście to nie jest tak, że ten pas i szlak
abstrahował, czy działo się zupełnie równolegle do sytuacji tego, co się działo między Stanami a Chinami. Na początku Xi Jinpinga władzy były pewne próby ułożenia sobie stosunków ze Stanami. Była ta nowa koncepcja relacji między mocarstwami. Wówczas się spotykano bardzo intensywnie Xi Jinping z Obamą. To nie miało bardzo wyraźnie antyamerykańskiego kontekstu. Jakby piłka była w grze. Jeszcze w Stanach byli ludzie, którzy uważali, że Chiny mogą być tym odpowiedzialnym interesariuszem i tak dalej. Czasy, które zapewne już nigdy do nas nie wrócą. Natomiast ważne jest to, raz jeszcze pokazując, jak taka ewolucyjna to była struktura, ten pas i szlak. Czym innym się zakończył, czy kończy teraz, niż się zaczynał. W momencie, kiedy Chińczycy poszli na noże z Amerykanami za czasów Trumpa, kiedy Trump zaczął ich dociskać bardzo mocno, kiedy ten konflikt zaczął nabrzmiewać, to oni oczywiście skorzystali z tego narzędzia, z tej dużej mobilizacji, ogromnych apetytów na współpracę z Chinami, które były w globalnym południu, w innych miejscach na świecie. Stąd między innymi fora pasa i szlaku, gdzie Chińczycy na wielkich, wielkich, ogromnych wydarzeniach pełnych splendoru zgromadzili tych dziesiątki liderów i organizacji międzynarodowych z przekazem bardzo jasnym, to jeszcze z Xi Jinpinga w Davos przemówienie. My jesteśmy inni niż Amerykanie, Trump jest wariatem, on chce niszczyć globalną gospodarkę i globalizację, a my teraz będziemy tym czempionem. Pas i szlak nabrał tego amerykańskiego wydźwięku, ale znów w pewnym momencie, bo to było po prostu wypadkowa wielu różnych czynników, których tu mam wrażenie, co mnożymy i mnożymy te czynniki, ale to tak to wyglądało. Skoro Jakub już tutaj poruszył tę kwestię amerykańskiej reakcji na ten projekt, to na chwilę skupmy się na tym wątku, bo czytając analizy amerykańskich ekspertów, analityków, którzy pisali od samego początku powstania tej inicjatywy od 2013 roku, również właśnie widać ewolucję pewnego podejścia do tego projektu. Na początku on w ogóle był niezauważany, potem często spotykał się z taką ironiczną oceną, prawda? A potem z czasem narastały również obawy, jeśli chodzi o skuteczność, czy też o pewne sukcesy Chin, które miały miejsce w ramach tej inicjatywy. Jak panowie właśnie oceniają amerykańską reakcję na ten projekt właśnie na przestrzeni tych ostatnich 10 lat? Pan profesor Mierzejewski. Ja w zasadzie tu nawiązując do tego, o czym mówił kolega, czyli polityka Trumpa, ona jest de facto, można powiedzieć, wpisana, bo Amerykanie się zorientowali, że Chińczycy nie tylko wychodzą ze swoim, powiedziałbym, takim, jak powiedzieć, narzędziem, że to jest fabryka świata, ale wychodzą z technologiami i próbują dominować w technologiach. I ten szlak, jak Państwo popatrzycie, tam różne dodawano do tego komponenty, to digital, health, wszystko było Silk Road. I teraz nagle Amerykanie uznali, że to już jest za dużo, że nie mogą sobie pozwolić. I dzisiaj, jak rozmawia się na przykład z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych na globalnym południu, to w zasadzie jedyna rzecz, która się pojawia, to jest kwestia technologii. I do momentu, do którego Amerykanie nie zidentyfikowali, że Chiny są rywalem bardzo, powiedziałbym, relatywnie dobrze zorganizowanym i mającym wpływ na rynki międzynarodowe w tym obszarze wysokich technologii, wtedy zaczęli konkretnie na to reagować. Do pewnego momentu, tak jak było to powiedziane tutaj, ja myślę, że tylko nie pamiętam, kiedy wyprodukowano dokument Made in China 2025, który częściowo ma coś wspólnego z pasem i szlakiem, ale to są jakieś równoległe też rzeczywistości. Niekoniecznie musi się w to wpisywać. Wszyscy mówią, że to jest pas i szlak, no bo tak należy, bo lider tego oczekuje, bo to jest jego pomysł, trzeba go legitymizować i tak dalej. Ale to są różne grupy interesów, o czym tutaj była mowa. Natomiast ta reakcja, taka bardziej konkretna, ona sytuuje się i lokuje się w momencie, kiedy strona amerykańska uważa, że jest to w tym zagrożenie. I tu idąc dalej, myślę, że warto, żeby powiedzieć o tych programach chińskich, które w Chinach w tej chwili mają miejsce, czyli łączenia przemysłu cywilnego ze zbrojeniowym, czy z wojskowym. To jest to Jinmin Zhonghe, czyli Civil Military Fusion. I na tym elemencie Amerykanie zaczęli być
bardziej, bym powiedział, tacy stanowczy i bardziej wpływać na to, jak na przykład zachowuje się globalne południe. Chyba najlepszym przykładem, takim kluczowym są relacje chilijsko-chińskie w momencie, kiedy Chiny zaproponowały światłowód biegnący bezpośrednio z Chile do Chińskiej Republiki Ludowej po wizycie Pompeo. Owszem, próbuje się coś w tym kontekście zrobić, ale przez Australię i Japonię. Wobec powyższego, no ta kwestia jest, myślę, bardzo istotna z punktu widzenia no tego, kto będzie dominował w stosunkach międzynarodowych. Tak bym odpowiedział na to zagadnienie. Dziękuję. Ja się włączę, dodałbym drugi komponent, bo mam wrażenie, że pełna zgoda, że kwestia technologii oraz standardów technologicznych. To były rzeczy, które państwa rozwinięte zaczęły bardzo szybko dotykać, bo to wyjście Chin w ramach pasa i szlaku, konsumowanie tego ogromnego zainteresowania przekładało się na to, że Chińczycy zaczęli właśnie promować swoje technologie, swoje standardy, promujące z przyszłości zamawianie rzeczy od nich, budujące nowe rodzaje zależności. To pamiętamy czasy Trumpa, 5G również jako w tym cyfrowym, jedwabnym szlaku też się tam pojawiało. Zdecydowanie kwestie technologiczne wtedy zaczęły kiełkować jako obszar głównego konfliktu chińsko-amerykańskiego. Zresztą dzisiaj wyrosły na absolutnie dominujące i w nim jest zdecydowanie najwięcej amerykańskiego zaangażowania. Natomiast drugi obok technologii element, który w tych amerykańskich i europejskich debatach zaczął istnieć, to jest kwestia finansowania infrastruktury. To jednak jest rzecz, którą przez ten pryzmat wciąż pas i szlak się postrzega w wielu miejscach. Odpowiedzi Stanów Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej, też w ramach G7, na pas i szlak to są przede wszystkim inicjatywy infrastrukturalne. To jest element bardzo długiej historii, że tak powiem, historii tego, że państwa rozwinięte w ramach OECD w latach 80., 90. zaczęły zmieniać swoją politykę rozwojową na rzecz nie twardej infrastruktury, ale bardziej miękkiej, rozwoju społecznego, promocji reform, konsensus waszyngtoński. O, to nie chcę za głęboko wchodzić w historię. Natomiast długo nie było tam konkurenta. Konkurent w postaci Chińczyków pojawił się w grze i zaczął bardzo wygrywać, bo miał bardzo mało warunków wstępnych, w szczególności politycznych i społecznych. Dostarczał twardą infrastrukturę, którą był w stanie budować dosyć szybko. No i pożyczał pieniądze państwom, które nie miały dostępu do innych źródeł, stąd tak ogromna ekspansja kapitałowa chińska, połączona zresztą znów z realiami wewnętrznymi, bo jeśli byśmy sobie to ustawili chronologicznie, 2008-2013 mniej więcej, to jest moment, kiedy Chińczycy ogromny skok infrastrukturalny wewnątrz przeżywają, bo próbują się wyciągnąć za uszy z kryzysu finansowego. Wtedy te moce stalowni, cementowni, ogromne jakby liczby ludzi zatrudnionych w budownictwie w Chinach się pojawia. Trzeba ich jakoś spożytkować. Ja rozumuję w ten sposób, że to było naturalne, żeby spróbować ich wypchnąć na zewnątrz. No i to wszystko sprawiło, skompresując to razem, że postrzeganie pasa i szlaku jako jednak infrastrukturalnej, obok technologicznej inicjatywy, bardzo silnie jednak w umysłach zachodnich, w tym amerykańskich, istnieje. No i przez to właśnie na przykład mało pewnie znana ku smutkowi Komisji Europejskiej inicjatywa Global Gateway, która ma właśnie być w domyśle, bo nie wprost, ale w domyśle odpowiedzią na pas i szlak, no to jest właśnie infrastrukturalna inicjatywa, gdzie są pożyczane pieniądze na budowę twardej infrastruktury, bośmy jako Zachód zaniedbali tę kwestię i dali się obejść z boku przez Chińczyków. Trochę poniewcze, znaczy na pewno się to przyda w sensie globalnemu południu, że dostaną coś lepiej skrojone na ich potrzeby. To dobrze, że to się wydarzyło. Inna sprawa jest taka, że Chińczycy tą ekspansję infrastrukturalną już w zasadzie zakończyli. Trudno sobie wyobrażać, żeby ona miała tak wielkie wolumeny, jak to było w, nie wiem, w latach 2013-14-15. No do tego bilansu i do tego, co się stało z inicjatywą Pasa i Szlaku, przede wszystkim po pandemii, jeszcze przejdziemy. A teraz jeszcze chciałem zapytać o ten wątek finansowy, bo wokół Pasa i Szlaku powstało
równolegle, ale też z taką misją wspierania poniekąd tej inicjatywy szereg różnego rodzaju instytucji o charakterze międzynarodowym, jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, Fundusz Pasa i Szlaku, również został zaktywizowany w związku z tą ekspansją kapitałową i infrastrukturalną chiński Exim Bank. Jak panowie oceniacie właśnie tę politykę Chin, jeśli chodzi o pożyczki, bo te państwa globalnego południa przede wszystkim, one były zainteresowane tymi kredytami. Amerykanie bardzo szybko, odkąd rozpoczęli wojnę, nie wojnę, ale rywalizację otwartą z Chińską Republiką Ludową, zaczęli podkreślać, że Chińczycy wpędzają te państwa w pułapkę długu. No i obecnie faktycznie wiele z tych państw ma problem ze spłacaniem tych zobowiązań Chinom. I tu pojawia się pytanie, jak Chińczycy będą na to reagować, bo do tej pory byli bardzo niechętni, żeby ten dług restrukturyzować, żeby przedłużać na przykład ten okres spłaty, albo żeby nawet umarzać część tego zadłużenia, tak jak w przeszłości robili to często Amerykanie, czyli dotychczasowe jedyne supermocarstwo od czasów zakończenia zimnej wojny. No i pytanie, jak to obecnie wygląda i czy coś się zmieniło w zachowaniu Chin, jeśli chodzi właśnie o ten wątek kredytowy w ramach pasa i szlaku? Pan profesor Mierzejewski. Jeszcze nawiążę do tego, o czym była mowa poprzednio, jeszcze dodałbym jeden komponent, mianowicie to, jak Chiny wewnątrz się zmieniają i ta postępujące upartyjnienie państwa, gdzie przewodniczący nie ma zaufania do aparatu biurokratycznego, który dotychczas funkcjonował, ona też przekłada się na to, że Zachód czuje się zagrożony też ideologicznie, bo ten komponent, myślę, jest istotny. To są technologie, to, o czym mówił Jakub, i też kwestia normatywna, bo może jeszcze wracając do tego pasa i szlaku, bo tak tutaj sobie robię krótkie notatki, to też, żebyśmy mieli tego świadomość, że relatywnie to jest nic nowego, bo jak się zajrzy do tego, o czym się mówi w koncepcji pasa i szlaku, no to Chińczycy mają taki dar rebrandingu. Oni opowiadają o różnych zasadach i teraz jak Państwo zwrócicie uwagę na Global Development Initiative, czyli globalna inicjatywa na rzecz rozwoju i tak dalej, tam w środku to mamy to samo, suwerenność, respektowanie integralności terytorialnej, nieingerencja i oni powodują, że cały czas utrzymują stan globalnej atencji, że wszyscy mówią o Chinach i to uważam, że jest z punktu widzenia prowadzenia polityki mocarstwa bardzo interesujące do dyskusji, w jaki sposób Chiny przez nowe slogany mobilizują różnych graczy na arenie międzynarodowej, w tym w ONZ-cie. Przyznam szczerze, że nie śledzę tych pułapek zadłużenia Chińskiej Republiki Ludowej, które pewnie występują w Afryce, ale zwróciłbym tutaj uwagę na to, że ta restrukturyzacja długu, o której pan wspominał, ona będzie szła w parze z politycznymi koncesjami, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że Chiny zadłużyły te państwa i w ten sposób wywierały na nie wpływ, a teraz oddłużając je będą oczekiwały pewnych elementów współpracy politycznej, choćby w ONZ-cie, choćby w Human Rights Council, choćby w redefiniowaniu globalnego układu, w którym dominują Amerykanie, który został stworzony po II wojnie światowej. Więc jakbyśmy na to nie patrzyli, z perspektywy Chin oczywiście, bo z perspektywy Stanów Zjednoczonych, to trzeba się jakoś ustawiać i to, o czym mówił Jakub, Global Gateway, różne programy, wizyta Kamali Harris ostatnio w Afryce, gdzie Chiny w ogóle nie były na agendzie. To było bardzo interesujące. Amerykanie też próbują gdzieś znaleźć, jakiś złapać taką pozytywną retorykę, jeżeli chodzi o wywieranie wpływu na globalne południe, ale tak jak powiedziałem, no przecież większość państw, to 144 państwa podpisały MOU, jeśli chodzi o pas i szlak. No to są państwa, no umówmy się, to nie jest Europa Zachodnia, to nie są Stany Zjednoczone, to nie są państwa tak zwanego globalnego południa, ale to jest częściowa Ameryka Łacińska, cała Afryka z Egiptem na czele, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Środkowa, no i Europa Środkowo-Wschodnia. Wobec powyższego myślę, że to jest istotne i w którą stronę byśmy tutaj nie szli, to Chińczycy mają lewary, jeżeli chodzi o wykorzystywanie swojej już w tej chwili pozycji zbudowanej w oparciu o te takie dziwne MOU, które nam się czasami wydawały śmieszne, wykorzystywaniu to w szerszym kontekście redefiniowania globalnego układu. Jeszcze w ramach wyjaśnienia MOU, czyli Memorandum of Understanding, czyli taka najbardziej bazowa, podstawowa umowa, którą Chiny często podpisywały właśnie z państwami, które miały ochotę czy zamiar przystąpić do inicjatywy pasa i szlaku. Jakub Jakubowski. Zgadzam się z tymi wątkami ideologicznymi a propos, to
Raz jeszcze pokazujące, jak bardzo to zmieniało się w czasie, jak bardzo jakoś w jakiś sposób ten pasję szlak był takim lustrem, który odbijał bieżącą dynamikę międzynarodową. A przez to, że to był taki elastyczny koncept, to Chińczycy mogli coraz więcej wrzucać rzeczy im tam potrzebnych. Natomiast w kwestiach finansowych, bo to jest bardzo istotny moim zdaniem aspekt, chyba taki koń pociągowy pasa i szlaku, bo jednak samą obietnicą i samym jakby wielkimi wydarzeniami międzynarodowymi Chińczycy nie mogliby tyle zyskać i tyle nadziei rozbudzić, gdyby nie to, że byli w stanie oferować pieniądze. I mówimy tu o setkach miliardów dolarów, które zostały pożyczone głównie na globalnym południu, na energetykę, na transport, na rozwój miast, no smart cities, eksport swoich technologii telekomunikacyjnych. No oczywiście to jest bardzo złożony zbiór, to w poszczególnych państwach czy nawet kontynentach różni się strukturą. Natomiast to też jest dobry moment teraz, żeby w jakiś sposób podsumować tą wielką ekspansję finansową, bo ten model, w którym oni działali, on się już wyczerpał. I więcej, ja mam wrażenie, że sam Xi Jinping jasno to komunikuje. Ostatnie szczyty Chin z Afryką to są jasne sygnały, że ten nasz poprzedni model działania już nie będzie mógł działać dalej. Trzeba szukać czegoś nowego. A w dużym skrócie, na czym ten model polegał? Zasadniczo, tak jak mówiłem, Chińczycy wewnętrznie byli niesamowicie rozpędzeni w tym właśnie takim ogromnym jakby pakiecie stymulacyjnym, w którym ogromna akcja kredytowa finansowała rozwój infrastruktury miast, telekomunikacji wewnątrz Chin. To zaczynało produkować bardzo duże napięcia i naprężenia wewnątrz chińskiej gospodarki. Ci sami ludzie często wychodzili na zewnątrz, te lokalne władze, które jeszcze niedawno szukały kredytów na rozwój swoich miast, próbowały te swoje firmy budujące wypychać na zewnątrz i zbierać zewnętrzne projekty. I te dwa silne ramiona finansowe, to jest China Exim Bank i China Development Bank, to te dwa główne banki, nie AIB, które jest taką wielostronną strukturą, dosyć nową, ale mikroskopijną przy tych dwóch głównych chińskich bankach, w których nie ma żadnych tam międzynarodowych rad nadzorczych czy niczego innego, jest po prostu Chiny kontra jedno państwo, Chińczycy zresztą preferują takie podejścia, no bo mają wielką przewagę, tak? Nie muszą się nikomu tłumaczyć z tego, co robią, tylko podpisują niejawne często kontrakty na finansowanie. Tylko ja mam wrażenie, że po pierwsze, to były ekspansja finansowa w czasach boomu surowcowego wynikającego z rozwoju chińskiej gospodarki. To był ten mega cykl koniunkturalny światowy, gdzie surowce były bardzo wysoko. Po drugie, bardzo niskich stóp procentowych, bo trzeba pamiętać, że Chińczycy pożyczali w dolarach, nie w juanach. Juan nie był gotowy, żeby dźwignąć coś takiego. Chiński system finansowy nie był na to gotowy. Chińczycy pożyczali dolary, często na zmienną stopę procentową, w czasach bardzo niskich stóp procentowych i często bez większej koordynacji. Ja powiem szczerze, że odwołam się raz jeszcze do tego, co mówiłem w pasie i szlaku na początku. Ja nie widzę tutaj żadnego masterplanu, to znaczy nie widzę, bardzo często to były po prostu ktoś lokalnie, czy jakaś spółka państwowa, centralna, czy lokalna, widział gdzieś szansę, widział, że ktoś chce coś zbudować, jak najszybciej organizował pieniądze i chciał wystartować z budową, żeby zgarnąć pieniądze z projektu. Oczywiście to budowały chińskie firmy, chińscy pracownicy, żeby zdobyć poklask w Pekinie za to, że coś się tam robi. Często bez myślenia o konsekwencjach, o czym się często mówi, o zrównoważeniu tych kredytów, tego, czy to państwo może spłacić te kredyty, co się stanie, jeżeli koniunktura się skończy, jeśli ceny surowców spadną. Często te projekty były spłacane surowcami, nie pieniędzmi, po określonych celach. Jakby skracając całe te kilka lat ostatnich, jesteśmy teraz w momencie, kiedy super cykl surowcowy się skończył, stopy procentowe wzrosły i są dziesiątki państw na świecie, które mają potężne problemy. I tu tylko powiem na koniec tego powiedzenia sławnego, że jakby jestem ci winny 100 zł, to ja mam problem, a jeżeli jestem ci winny 1 000 000 zł, to ty masz problem. I bardzo często tak było. Wenezuela, która się całkowicie załamała gospodarczo w ostatnich latach,
pożyczyła od Chin 53 miliardy dolarów. Pakistan, który miał również ogromne problemy, bliski chiński sojusznik, ponad 30 miliardów dolarów pożyczek. I w momencie, kiedy zaczęły się problemy gospodarcze, zaczął się COVID, zaczął się wahanie waluty w Pakistanie, Pakistańczycy przyszli do Chińczyków, okazało się, że tamci nie byli na to przygotowani. Pakistan musiał negocjować z państwami Zatoki Perskiej i z IMF-em, z Amerykanami po to, żeby ich ratować. Moim zdaniem sądzę, że Chińczycy już wyciągają z tego lekcję, ale te ostatnie 10 lat tej ekspansji fiskalnej, finansowej było bardzo nieskoordynowane, bez większego zamysłu i doprowadziło do wielu problemów zadłużenia, które dzisiaj jest właśnie restrukturyzowane. Jeśli mogę szybciutko, to rezonuje w High Quality Belt and Road Initiative, czyli zmianie narracji, bo tak jak powiedziałeś, oni się zorientowali, że to było zbyt chaotyczne. No owszem, teoria chaosu prawdopodobnie może tu pasować do tego, co robią Chińczycy na globalnej scenie, natomiast faktycznie jak zobaczyłem, że to się zmienia na ten wysoko, lepiej rozwinięty BRI, to pas i szlak, to było widoczne, że ktoś zaczął myśleć, że nie do końca wszystko się konsumuje tak, jak teoretycznie można byłoby to zakładać. Gdzie, jeśli chodzi o inicjatywy pasa i szlaku, jest Europa? Europa, która była wymieniana, jest wciąż wymieniana przez szereg ekspertów jako jeden z właśnie celów tej inicjatywy, żeby połączyć chiński rynek z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej, po drodze także również z państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. I tu pojawia się nam inicjatywa, która w ostatnich latach zmieniała swoją nazwę bardzo dynamicznie, bo z 16 plus 1 na 17 plus 1, a obecnie 14 plus 1 i też myślę, że warto tutaj parę słów na ten temat powiedzieć. Jak zatem Europa tutaj się plasuje, jeśli chodzi o pas i szlak? Wydaje się chyba, że rok 2018-19 to był taki okres szczytowy, jeśli chodzi o dyplomatyczne sukcesy Chin, jeśli chodzi właśnie o Europę, bo wtedy do inicjatywy 16 plus 1 przystępuje Grecja, a również do pasa i szlaku przystępują Włochy jako jedyne państwo G7. No właśnie, jak zatem panowie tutaj oceniacie ten wątek europejski, jeśli chodzi o BRI, pan profesor Mirzejewski? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja może chciałbym zacząć od momentu powołania 16 plus 1. My mieliśmy z Budapesztem, teraz już w ogóle mamy, mówiąc kolokwialnie, mieliśmy z Budapesztem taki spór, kto był pierwszy, jeśli chodzi o tą akuszerkę, która tutaj udostępnia swoje miejsce, żeby ta inicjatywa powstała. Łędzia Bao w czerwcu, z tego co pamiętam, 2012. I jeżeli połączymy kropki, oczywiście to jest następna ekipa, ale Łędzia Bao wytworzył ten entuzjazm, że Chińczycy, naszym elitom, zresztą ja też jakby ten pogląd podzielałem wtedy, ogromny kapitał, duże możliwości, będą inwestować, będzie współpraca i potem pojawia się pas ten europejski, a potem jeden pas, jedna droga i potem pas i szlak i nasze elity już są gotowe, żeby popierać Chiny. Bo zrobił to Łędzia Bao w 2012, wywołując entuzjazm. I ja tutaj jakby dochodzę do takich wniosków, że Chińczycy w pierwszej fazie swoich różnych pomysłów mają bardzo duży potencjał do tego, żeby wywoływać entuzjazm wśród różnych elit globalnie. Jak byłem teraz w marcu w Ameryce Południowej, w Chile i Brazylii, to jak posłuchałem sobie w różnych rozmowach takich optymistycznych wątków, jeśli chodzi o Chiny, to powiedziałem prosto, no, wyglądacie jak Polska 10 lat temu. Generalnie tamten pas i szlak relatywnie późno dotarł, Chile 2018, Brazylia nie podpisała, chociaż były dyskusje, czy Lula w czasie tej odłożonej wizyty będzie to podpisywał w Pekinie, okazuje się, że nie jest gotowy na to, bo to nie jest jakby też jego liga trochę z Chile i Argentyną. Peru było pierwsze, natomiast wydaje mi się, że to jest w kontekście europejskim istotne, że ten entuzjazm został wzmożony i potem Europa Środkowo-Wschodnia, tak jak powiedziałem, jako no oprócz Włoch, o których pan wspominał, podpisała te memoranda zrozumienia, tak, jeśli chodzi o pas i szlak, wszyscy.
bo oni już byli w tym formacie, bo Chińczycy naobiecywali i w ten sposób uzyskali pewien wpływ polityczny. Akurat stworzyli tą platformę do rywalizacji horyzontalnej. Tak jak inne platformy, FOCAC, China, Chiny ASEAN czy Chiny Ameryka Łacińska. I w momencie, kiedy zaczęli analizować, kto jak odpowiada na tą inicjatywę, wtedy wyciągnęli dwóch graczy, Serbię i Węgry. I już na tych graczach grali. I to jest ta logika budowania. I zresztą wewnątrz Chin jest tak samo, ale to nie jest audycja o tym, jak funkcjonują Chiny od środka. Natomiast ta logika jest transplantowana i oni 16+1 stworzyli i po to to było. I proszę zobaczyć, jak kapitalizowano pozycję Węgier w Unii Europejskiej w odniesieniu do Morza Południowochińskiego, praw człowieka, z tego co pamiętam. Serbia oczywiście trochę inny układ polityczny, ale blisko Orbana też, Vučić blisko Orbana. To też było na tej płaszczyźnie politycznej bardzo przez Chiny rozsądnie rozegrane i stąd mamy jeden tylko projekt międzypaństwowy w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli słynną kolej Belgrad-Budapeszt. Tak bym widział oczywiście, może Jakub, czy tutaj możemy dyskutować vis-a-vis Unia Europejska, bo to też jest jeden z elementów tej układanki, ale chciałbym też uświadomić, że ten mechanizm był po to stworzony, żeby kultywować i rozwijać relacje bilateralne. No i to Chiny zrealizowały. Jakub Jakubowski. Ja zwykle jak do tej kwestii się dochodzi, mówiąc o pasie i szlaku, to mam ochotę wylać kubeł zimnej wody, gorące polskie głowy. Rzeczywiście był taki moment w 2013 roku, gdzie pas i szlak kojarzył się jako sposób na połączenie Europy z Chinami poprzez Azję Centralną, Rosję i Europę Środkową. Ta słynna pierwsza mapa pasa i szlaku morskiego, którą agencja Xinhua wypuściła, która rzeczywiście przebiegała przez Polskę. No setki ekspertów, naukowców, włącznie ze mną, jakby zaintrygowani tą mapą, zaczęło szukać dalej i myśleć o tym, co to dokładnie ma znaczyć. Nawiązując do tego właśnie podtrzymywania uwagi, o którym mówił profesor, moim zdaniem, bardzo w punkt, zdecydowanie wywołało to mnóstwo pytań. Zresztą Chińczycy, i to było bardzo ciekawe, bo na początku to było po chińsku to zawsze było i ta i lu, czyli jeden pas, jedna droga. Po angielsku na początku też było one belt, one road. I potem było bardzo symptomatyczne, kiedy Chińczycy zmienili nazwę na Belt and Road Initiative. I czemu to zrobili? Ja przynajmniej od Chińczyków tak słyszałem, nie wiem, czy mamy taką samą informację, że wszyscy zaczęli do nich przychodzić się pytać, gdzie ten jeden pas będzie biegł i czy na pewno przez nas. A oni mówili, nie, to nie tak, nie ma jednego, jest mnóstwo różnych pasów, tak? Jest pas, rzeczywiście ten Silk Road Economic Belt, który biegnie przez Rosję do Europy Środkowej, ale jest i mnóstwo innych, są środkowoazjatyckie, biegnące do Turcji, jest China, Pakistan Economic Corridor, jeden z największych i chyba pod względem pieniędzy zainwestowanych to największy w ogóle. Są takie biegnące do państw Azji Południowo-Wschodniej i do Laosu, są wreszcie te odnogi morskie. To zresztą tak się rozwijało, że Chińczycy jak zobaczyli raz jeszcze, zobaczyli ten entuzjazm i tego, że wszyscy zaczęli do nich dobijać i pytać się, czy ten pas na pewno będzie przez nas biegł, to oni odpowiedzieli, tak, oczywiście, mamy tych pasów, ostatecznie ich było chyba 7 czy 8 w Eurazji. Nasz nie był koniecznie tym najważniejszym i moim zdaniem w pewnym momencie się okazało, że nie będzie najważniejszy, ponieważ to zbrojne ramię finansowe, przepraszam za taką zbitkę, że się nie było na zbrojne, to ramię finansowe, finansowanie infrastruktury, które poprzez pas i szlak i 16+1 miało być te pieniądze tłoczone z Chin do Europy Środkowej, to się nigdy do końca nie wydarzyło. To znaczy wydarzyło się na południu regionu, w Serbii, na Bałkanach, na Węgrzech, tam gdzie te chińskie kredyty rzeczywiście się wlały dosyć szeroko, jak na te państwa, naprawdę szeroko. Natomiast w tą północną część, która miała dostęp do znacznie lepszych warunkach oferowanych pieniędzy z Unii Europejskiej, po prostu na te chińskie pieniądze się nie skusiła, bo to widać zresztą, jakby prześledzić polsko-chińskie relacje, czesko-chińskie relacje, rumuńsko-chińskie relacje, to widać lata dyskusji, negocjacji na temat pieniędzy, na jakich warunkach, ile, kto będzie to budował.
Wszyscy jakby mają głowę na karku i umieją liczyć. Nic z tego nie wyszło ostatecznie. Myślę, że ten w wymiarze transportowym to jest oddzielnym takim pomniejszą częścią całej tej historii. Bo postawmy go na boku. Coś tam się wydarzyło, natomiast ten główny impet chiński związany z pożyczaniem pieniędzy, on jednak się gdzieś rozbił o ten region i nie spenetrowali tego regionu finansowo przez te czynniki, które tu powiedziałem. Siłą rzeczy, uwaga, Chińska w ramach wielu pasów i wielu szlaków skupiła się na zupełnie innych kierunkach i tak naprawdę w 13 roku rzeczywiście to była Azja Centralna, obszar postradziecki, Europa Środkowa. Gdzieś mogła być punktem głównego zainteresowania, ale z biegiem lat zaczęło się to rozlewać na cały świat i właśnie do Ameryki Południowej, Azji Południowej, wszędzie indziej. A nawet w kosmos, tu, jak się wydaje. O tak. Też jedna rzecz, którą chciałbym tutaj dodać a propos Węgier. Chińczycy oprócz tego, że podpisywali te memoranda na temat pasa i szlaku, zaczęli proponować tak zwane strategiczne partnerstwa i w swoim katalogu dyplomatycznym mają ileś tych rang. Myśmy podpisali w 2016 roku jako Polska tutaj w Warszawie, z tego co pamiętam, całościowe strategiczne partnerstwo z Chińską Republiką Ludową i toż samo podpisali Węgrzy, z tego co pamiętam, w 2017. Ale jak weźmiemy, przyjrzymy się temu, co jest w tych strategicznych partnerstwach pod kątem politycznym, to wydaje mi się, że warto powiedzieć i położyć nacisk na to, że rząd Orbana literalnie w deklaracji politycznej wsparł wielkie odrodzenie narodu chińskiego i wielki sen, czy chiński sen. I to jest w dokumencie. I teraz jakbyśmy się zastanowili, w jaką politykę grają Węgry aktualnie w Europie Środkowo-Wschodniej, to pokazuje, że to myślenie o wielkich Węgrach, ono rezonuje w tym komunikacie przez poparcie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. I myślę, że przez pryzmat tej relacji z Chinami my paradoksalnie sporo dowiedzieliśmy się o naszych sąsiadach. Skoro o Węgrach mowa i o tym właśnie otwarciu również tutaj na tą współpracę z Chinami, no to też trzeba wspomnieć o strategii otwarcia na wschód, prawda, czyli rok 2009-10, kiedy Orban tak naprawdę zaczął realizować tę strategię, gdzie również Chiny, Rosja, Turcja, państwa Azji Centralnej miały odgrywać tutaj istotną rolę, jeśli chodzi o tych nowych, alternatywnych dla zachodnich partnerów Węgier, ale nie o Węgrzech dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać więcej, a właśnie jeszcze o pasie i szlaku i o tym, czym ta inicjatywa jest obecnie ze względu na wydarzenia na arenie międzynarodowej, które, no, użyję takiego słowa, przeorały naszą rzeczywistość. Mam tutaj na myśli COVID-19, a także toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę. Oba te wydarzenia miały istotny wpływ na Chiny, a zatem miały również istotny wpływ na inicjatywę pasa i szlaku i wciąż mają, bo przecież wojna na Ukrainie wciąż trwa. Jak zatem panowie oceniacie wpływ obu tych wydarzeń na inicjatywę pasa i szlaku? Jakub Jakubowski. Zdecydowanie bardzo duży wpływ. Ja zacznę od COVID-u. To była taka trochę deus ex machina, coś, co oczywiście wyskoczyło znikąd. Moim zdaniem miało bardzo duży taki praktyczny wpływ. To znaczy przed 2019-2020 rokiem trochę ten silnik pasa i szlaku finansowy zaczął się zacierać. Znaczy okazało się, że już po prostu wiele państw jest tak nasycone tymi kredytami, że nie jest w stanie udźwignąć więcej. Często zdarzało się, że jeden czy dwa projekty jakby stanowiły kilkanaście, kilkadziesiąt procent PKB. W Europie to była Czarnogóra, było wiele innych takich państw, które po prostu już nie mogły, nawet chińskich kredytów, nie mogły już po prostu dźwigać więcej, szczególnie, że wiele instytucji międzynarodowych zaczęło im wskazywać, że hola, jeżeli tyle bierzecie od Chińczyków kredytów, no to z Banku Światowego czy z Asia Development Bank już nie dostaniecie więcej, no bo macie ogromny nawis finansowy. Tam był jeszcze ten czarny PR, który Amerykanie wobec pasa i szlaku zaczęli stosować o tej pułapce zadłużeniowej. Pewne elementy pasa i szlaku zaczęły już frankować przed, natomiast no COVID i szczególnie w tym chińskim wydaniu całkowitego zamknięcia na kilkadziesiąt miesięcy sprawiło, że po prostu sposób, w jaki te kredyty były udzielane, te inicjatywy były realizowane, bardzo taki miękki, oparty na kontaktach międzyludzkich, jeżdżeniu, jakichś szczytach
na różnych poziomach międzynarodowych, to było to, co napędzało pas i szlak, no i siłą rzeczy to straciło impet. Po prostu Chińczycy przestali jeździć, dogadywać. Trudno podpisać wielomiliardową pożyczkę bez możliwości tak przez Zooma. No, ja nie miałem nigdy okazji podpisać wielomiliardowych pożyczek, ale zapewne chciałoby się pojechać, wybadać partnera, zobaczyć to miejsce. W momencie, kiedy rzeczywiście te kontakty międzyludzkie były bardzo zahamowane, to pas i szlak się zatrzymał nie tylko w finansach, ale we wszystkich tych kulturalnych wydarzeniach związanych ze zdrowiem. Potem oczywiście ta kwestia zdrowotna w COVID-zie zaczęła być wykorzystywana poprzez pas i szlak i szczepionki chińskie. To akurat tam zagrało, no ale to rzeczywiście wstrzymało całość. Natomiast jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i rosyjską inwazję, no myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Na przykład Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, który mówiłem, że jednak dosyć jest mały, jeśli chodzi o wielkość pożyczek, wstrzymał swoje operacje, wstrzymał projekty w Rosji i Białorusi. Co za głównie pod presją innych państw, które w tym banku są, ale też niechęci do takiej utraty płynności finansowej. No gdyby inwestorzy kupujący ich papiery zobaczyli to, że operacje w Rosji, na Białorusi dalej są prowadzone, no to byłby z tym problem. Wiele chińskich spółek i w ogóle podmiotów się z tej części obszaru postsowieckiego zaczęło wstrzymywać zupełnie. W Ukrainie w zrozumiały sposób. W Białorusi to też już od dłuższego czasu szwankowało, no i w Rosji ta pożyczkowa aktywność też trochę zahamowała. Stąd ta odnoga szlaku moim zdaniem wydechła. Natomiast jest ich wiele innych i sądzę, że to tylko dowartościowuje jeszcze mocniej ten południowy wymiar pasa i szlaku, czy globalny wymiar pasa i szlaku, gdzie wciąż na jego fali tego sloganu, całej tego impetu można robić politykę i pieniądze w państwach Ameryki Południowej czy Afryki. Jeszcze dopytam, bo wątkiem, który się w naszej dyskusji jeszcze nie pojawił, też myślę, że warto chociaż w dwóch zdaniach coś o tym powiedzieć, to jest właśnie kwestia tych połączeń kolejowych, gdzie właśnie Polska na nich bardzo korzystała i to jest ten plus tej inicjatywy, który jednak gdzieś coś tam w takim konkretnym wymiarze nam przyniósł. No ale tutaj wojna na Ukrainie również wpłynęła na to, w jaki sposób ten korytarz kolejowy w ramach właśnie tej pierwszej nitki jedwabnego szlaku, jak on funkcjonuje. Jakbyś mógł też, Jakubie, coś na ten temat powiedzieć, czy tam sytuacja się ustabilizowała, czy nie, i cały czas tutaj mamy dużą zmienność. Znaczy, po pierwsze, wojna nie zatrzymała tych połączeń kolejowych. Tutaj znów tradycyjnie trzeba powiedzieć, że z naszego punktu widzenia, Rosji, Białorusi, zachodnich prowincji Chin, to było pewne wydarzenie gospodarcze. Z punktu widzenia globalnego handlu, czy nawet handlu chińskiego, to jest wąska, malutka stróżka towarów, która biegnie przez Eurazję, bo po prostu ta sieć kolejowa eurazjatycka nie jest w stanie udźwignąć nawet ułamka tego, co produkuje i zasysa chińska gospodarka. Myśmy to liczyli w szczytowym momencie przed wojną, kiedy cała sieć kolejowa eurazjatycka była całkowicie zatkana, gdzie zamiast 10 dni jechało się 50, bo takie były spiętrzenia tych pociągów i kontenerów, to przewiozło mniej niż 1% chińskiego handlu. Więc żeby zobaczyć tylko jakby proporcje do tego. Natomiast wojna nie zatrzymała tego całkowicie. Ten szlak przez Ukrainę biegnący nigdy nie miał dużego znaczenia. To było 2-3%, może do 5%. Rosło szybko przed wojną, ale zatrzymało się oczywiście. Ten główny biegnący przez Rosję, Białoruś do Polski działa. Spadł, jakby wojna wystraszyła wielu międzynarodowych inwestorów, korporacje transnarodowe, które woziły tamtędy bardzo drogie towary. To ryzyko wwiezienia czegokolwiek przez Rosję, wpadnięcia być może pośrednio w jakieś sankcyjne reżimy, odstraszyło wielu klientów. No teraz jakby Małaszewicze działają, tam jest ruch, jest znacznie mniejszy niż przed wojną, myślę, że 40%, pewnie do 50%, zależy od relacji, to pospadało, ale żyje. No, nie sądzę, żeby tak długo, jak mamy do czynienia z agresją rosyjską, białoruską, żeby i na poziomie korporacji, i państw zaangażowanych w to odzyskało tą dawną swoją dynamikę. To wracam do mojego pierwotnego pytania właśnie o wpływ COVID-u i wojny na inicjatywę Pasa i Szlaku, pan profesor Mierzejewski.
Dziękuję bardzo. Znaczy, ja powrócę do tego wątku, o którym mówiłem, rebrandingu, czyli tego ubrania w inne slogany podobnych koncepcji, podobnych polityk. Jakbym miał to ustrukturyzować, to dla mnie COVID, bo do wojny przejdziemy. COVID to jest zamknięcie, zwarcie szeregu, wyjście na świat z nowymi inicjatywami. I generalnie z perspektywy politycznej lidera Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpinga, to właśnie COVID został w ten sposób politycznie zutylizowany, bo oni się zamknęli, zrobili porządek w partii. No, tak to działa, to nic nowego. Ludzie, którzy mieli wejść do Stałego Komitetu Biura Politycznego, nie weszli. Weszła grupa z Zhejiangu, która wspiera przewodniczącego Xi Jinpinga, a potem wyszli na świat z nowymi inicjatywami i znowu przykuli globalną uwagę. I mówimy tutaj o globalnej inicjatywie na rzecz rozwoju, globalnej inicjatywie na rzecz bezpieczeństwa, globalnej inicjatywie na rzecz ochrony danych i globalnej inicjatywie na rzecz dialogu między cywilizacjami. Zobaczcie Państwo, to są cztery inicjatywy już, ale tu już jest inna nazwa. Chiny się pokazują jako Chiny globalne. I też chciałbym tutaj odnieść się do tego, bo myślę, że taka socjotechnika i inżynieria społeczna, jeśli chodzi o działania chińskie na arenie międzynarodowej, powinna być brana pod uwagę. COVID to było to zamknięcie, zwarcie szeregu, wyjście z nowymi inicjatywami. Jest wojna z Rosją, jest wojna rosyjska w Ukrainie. I teraz co robią Chińczycy? Oni na tle Rosji kreują się jako broker pokoju. Mamy deal między Arabią Saudyjską a Iranem, z tego co pamiętam. 12 punktów na rzecz pokoju w czasie tego konfliktu na Ukrainie. Oczywiście, jakbyśmy na to nie patrzyli, na ile to jest ogólne, na ile szczegółowe, to znowu my o tym dyskutujemy, ale podobnie jak w 2003 roku, kiedy Chiny ogłosiły koncepcję pokojowego wzrastania, bo widziały amerykańską wojnę z terrorem, na zasadzie przeciwieństwa pokazały się opinii globalnej pozytywnie, ale ta opinia globalna dla Chin w tej chwili to jest globalne południe i Chiny tam zyskują, bo Brazylia ma swój plan pokojowy na Ukrainę, bo RPA też występuje z jakimiś pomysłami i nagle Chiny stają się częścią tej rodziny Global South, która będzie docelowo redefiniowała globalny układ w stosunkach międzynarodowych. I myślę, że w tym kontekście ten Belt and Road jako taki, on będzie schodził na drugi plan, bo ta formuła, i o tym mówił Jakub, ona się nie wykoleiła, ona się po prostu już zakończyła. A teraz Chiny. Proszę zauważyć, Global Development, czyli globalna inicjatywa na rzecz rozwoju, to jest kwestia redefinicji praw człowieka. To jest bardzo silna i bardzo silne akcentowanie tego komponentu w Genewie, w Radzie Praw Człowieka, gdzie Chińczycy naprawdę zyskują poparcie, mówiąc, że nie możemy cały czas poruszać się w pierwszej generacji praw człowieka, które to są forowane przez Zachód, tylko musimy mówić o rozwoju, bo to jest potrzebne, bo to jest pragmatyczne, bo to jest praktyczne, bo lider ma być efektywny. I tutaj Chiny zyskują. I tak jak powiedziałem, my mówimy, oczywiście nie znamy dokładnie szczegółów, jak Chiny wspierają Rosję, o narracjach to wiemy, bo dezinformacja i tak dalej, ale same też na tym korzystają, bo pokazują siebie jako gracz pokojowy, a w tym czasie i pojawia się problem Tajwanu, i pojawia się Morze Południowochińskie, ale Global South, globalne południe zyskuje tutaj atencję i Chiny starają się wpływać na polityczny układ globalny już przez swoje relacje, choćby z G77 w ONZ-cie. Jeśli jeszcze jakieś ad vocem ze strony panów, na sam koniec, nie wiem, czy Jakub jeszcze chciałbyś coś dodać, czy skomentować? No, tylko może podbić tę tezę, która przed chwilą tutaj padła, a propos rebrandingu, to znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby inicjatywa, która nigdy w zasadzie, znaczy nie została w całości rozpoczęta i przedstawiona od A do Z, ona się po prostu rozwinęła i tak samo ta formuła się już trochę wyczerpuje. Uwarunkowania gospodarcze są inne, ten wielki impet finansowo-inwestycyjny, który towarzyszył pasowi i szlakowi, wynikał z boomu surowcowego, tego, że Chińczycy musieli coraz więcej tych
tych surowców zasysać. To się w jakiś sposób wyczerpało, bo i zmieniła się chińska gospodarka, zmieniło się otoczenie międzynarodowe, zmieniło się podejście globalnej północy, tak to nazwijmy, do Chin, bo dzisiaj na szczytach G7 Chiny nie padają może w nazwie zbyt często, ale praktycznie każda inicjatywa, która jest tam omawiana, w jakiś sposób ma Chiny powstrzymywać. Dużo ważniejsze jest globalne południe. Sam Passyschlag również grawitował w stronę globalnego południa coraz bardziej i bardziej. Do niego był skierowany i chyba dzisiaj rzeczywiście Chiny tam szukają audytorium, ale już chyba właśnie poprzez nowe inicjatywy, lepiej oddające ducha czasu, które sądzę też będą ewoluować dokładnie tak jak Passyschlag. O inicjatywie pasa i szlaku, chińskiej strategii, chińskim brandzie, pod którym kryje się, czy kryło się wiele różnych przedsięwzięć oddolnych, czy też odgórnych. Rozmawiałem dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi, panem profesorem Dominikiem Mierzejewskim, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz doktorem Jakubem Jakubowskim, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia w kolejnych audycjach Układu Sił.